Nie wyciskaj, nie skub, nie drap, nie obgryzaj paznokci, nie oblizuj warg. Tego typu hasła, porady słyszymy wszędzie. Od dermatologów, kosmetologów, kosmetyczek, lekarzy i ze wszystkich porad internetowych dotyczących stanu naszej skóry. No i też myślę, że większość z nas ma świadomość, że te zachowania mogą powodować różne infekcje, przenoszenie się bakterii i raczej nie pomagają w rozwiązaniu naszych problemów dermatologicznych czy innej maści. No ale jednak nadal często to robimy. Mówię my, ponieważ badania wskazują, że nawet 60% osób częściej lub rzadziej wykonuje takie czynności. No i w przypadku 13% osób ma to charakter już taki patologiczny. Patologiczny, czyli taki, który w pewien sposób zaburza nasze funkcjonowanie. I tutaj na przykład mogą pojawić się różnego rodzaju absencje, czy to w szkole, czy w pracy. No i też ma to związek z bardzo dużym odczuwanym cierpieniem. Często te zachowania właśnie związane z podrażnianiem naszej skóry, z tymi problemami, obarczone są naprawdę dużym cierpieniem, dużym stresem, poczuciem winy i bardzo dużym wstydem. Często, kiedy opowiadam o tym moim znajomym, oni nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że ma to podłoże stricte psychologiczne i że jest to związane ze stresem, z lękiem. Dlatego dzisiaj o tym porozmawiamy. O psychodermatologii, o dermatilomanii, trichotilomanii, onychowagii i innych pochodnych. Zapraszam. Jak już pewnie zauważyliście, psychologia wchodzi praktycznie w każdy obszar naszego życia. No i także tutaj istnieje taka dosyć młoda dziedzina naukowa, jaką jest psychodermatologia. I jest to połączenie psychologii, psychiatrii z dermatologią właśnie. I tak naprawdę nie jest to takie nieoczywiste czy nietypowe połączenie, ponieważ nasza skóra jest bardzo mocno związana z naszym układem nerwowym, czyli między innymi z naszą psychiką, z naszymi emocjami, ponieważ nasza skóra oraz nasz układ nerwowy pochodzą z tych samych struktur, z ektodermy. I już wtedy to połączenie się zaczyna. Też skóra, jako nasz największy organ, który łączy nas poniekąd ze światem, jest to pewien łącznik naszego świata wewnętrznego, biologicznego, ze światem zewnętrznym. I to właśnie za pomocą skóry komunikujemy się na różne sposoby. I tak na przykład podczas sytuacji, kiedy jesteśmy zawstydzeni lub zestresowani, możemy się rumienić, czerwienić, tak samo możemy się też pocić. No więc jakby te procesy są ze sobą naprawdę powiązane na różnych etapach. Zazwyczaj psychodermatologia zajmuje się tym, jak choroby naszej skóry wpływają na nasz stan psychiczny, na nasze zdrowie, samopoczucie. No bo jak wiemy, takie choroby jak łuszczyca czy trądzik wpływają na naszą i samoocenę, i na to, jak funkcjonujemy, ale też zajmuje się badaniem takich chorób, które powiedzmy są ze sobą połączone, czyli z jednej strony się stresujemy, ta choroba się zaostrza, a z drugiej strony jej zaostrzenie powoduje jeszcze większy stres. Kolejnym obszarem jest sytuacja, w której to właśnie nasza psychika, czy nasze stany związane z naszym zdrowiem psychicznym wpływają na stan naszej skóry. I właśnie w tym obszarze dzisiaj zagłębimy się trochę bardziej. Dermatilomania, czyli inaczej patologiczne skubanie skóry, albo trądzik z wydrapania, lub trądzik neurogenny, trądzik psychogenny. No, ma to bardzo różne nazwy. Jednak generalnie chodzi tu o pewne zachowania, które skupiają się na właśnie manipulowaniu skórą. I jest to albo wyciskanie, skubanie, drapanie skóry, podrażnianie jej. I to jest albo właśnie uszkadzanie zdrowej skóry, lub jest to na przykład szukanie jakichś nierówności, zaskórników i pozbywanie się ich w taki sposób, no, bardzo intensywny. Myślę, że jeśli ktokolwiek z Was spotkał się z tym, albo ma doświadczenie takich zachowań, no to wie, jak bardzo trudno jest się pozbyć tego zachowania. Jest to dlatego bardzo trudne do opanowania, ponieważ takie osoby często nie mają takich bardziej adaptacyjnych, czy takich bardziej, no, korzystnych sposobów na to, żeby radzić sobie ze stresem, czy z napięciem. No i właśnie to jest taki rytuał często, coś, co pomaga im sobie z tym poradzić.
No ale jak można się domyślić, nie jest to zbyt adaptacyjne i prowadzi tylko właśnie do pogarszenia stanu psychicznego ostatecznie, ponieważ właśnie, tak jak mówiłam na początku, osoby raportują, że jest to związane z bardzo dużym poczuciem wstydu i taką nawet niechęcią do siebie po wykonywaniu takich czynności. No a z drugiej strony ma to konsekwencje dermatologiczne, ponieważ może prowadzić do chorób skóry, do zakażania, do naprawdę bardzo poważnych problemów natury już dermatologicznej, które trzeba leczyć już naprawdę latami. I tu oszczędzę Wam tego, ale w internecie, czy też właśnie w publikacjach związanych z tym tematem, jest mnóstwo fotografii stanów takich naprawdę już bardzo, bardzo poważnych. Te zadrapania czy skubania najczęściej właśnie dotyczą okolicy twarzy lub ramion czy dekoltu, ale tak naprawdę mogą jakby objawiać się w każdym miejscu. Może to dotyczyć zarówno nóg, stóp czy okolic intymnych. I to występuje bardzo różnie. Też badania wskazują na to, że może to dotyczyć takich manipulacji nie tylko związanych z skubaniem rękoma, ale też na przykład z używaniem jakichś metalowych narzędzi, takich jak pensety, igły. Dermatillomania często ma swój początek w dzieciństwie lub właśnie w okresie dojrzewania i utrzymuje się często latami. Dermatillomania należy do grupy takich powtarzających się zachowań skupionych na ciele. I takim siostrzanym zaburzeniem jest trichotillomania, czyli wyrywanie włosów właśnie na tle takim lękowym, ponieważ te zaburzenia są związane z takim obsesyjno-kompulsywnym zachowaniem, czyli takim spowodowanym właśnie silnym lękiem i napięciem i taką niemożnością redukcji tego stanu. Zarówno dermatillomania, jak i trichotillomania może występować albo codziennie, w jakichś takich mniejszych dawkach, albo może występować w taki sposób, że na przykład przez cały tydzień, czy nawet kilka tygodni te zachowania nie występują, ale na przykład po tym tygodniu jakiejś stresującej pracy po prostu jest wtedy taka długa sesja takich zachowań, więc nie mających na celu tą redukcję tego napięcia. Myślę, że ważne jest, żeby o tym pamiętać, ponieważ często leczy się właśnie trądzik sposobami stricte dermatologicznymi, ale no, w niektórych przypadkach to po prostu nigdy nie ustaje. Tym, co utrudnia nam identyfikację tego zachowania, jest to takie zachowanie automatyczne. Na przykład, kiedy siedzimy przy komputerze. Myślę, że teraz na przykład, kiedy jest nauczanie zdalne, może to też być na przykład takie triggerujące, czyli kiedy siedzimy, trochę się nudzimy, no to na przykład możemy sobie częściej skubać czy skórki przy paznokciach, czy robić tego typu czynności. Kolejną tego typu czynnością, która co prawda nie jest opisana w klasyfikacji, ale jest też dosyć podobnym zachowaniem, czyli obgryzanie paznokci, ma podobne podłoże. Czy można coś z tym zrobić? No, można. Badania wskazują, że taką najbardziej skuteczną interwencją jest po prostu terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym. I tam faktycznie to trenowanie nawyków ma naprawdę bardzo, bardzo pozytywne skutki. No bo właśnie często tutaj nauczenie się po prostu lepszych metod radzenia sobie już pomaga wyeliminować ten niechciany nawyk. Inne wskazówki dla skubaczy. Żeby tak nie pozostawić Was z niczym, chociaż uważam, że jeśli naprawdę macie z tym problem, to warto skonsultować to ze specjalistą, no bo może Wam po prostu w tym pomóc i zlikwidować problem. Ale tak na tu i teraz chciałabym Wam dać kilka wskazówek na tym, jak sobie radzić. Po pierwsze, zidentyfikuj rzeczy, czynności, sytuacje, które wyzwalają w Tobie te zachowania. Czyli zastanów się, kiedy najczęściej to robisz, kiedy najczęściej skubiesz skórę, obgryzasz paznokcie i tak dalej. Czy jest to na przykład wieczorem przed lustrem? Albo może to być podczas czytania książek, podczas lekcji zdalnych, przed spaniem. Zidentyfikuj po prostu, gdzie najczęściej i w trakcie jakich sytuacji, jak się wtedy czujesz. Być może jest to na przykład po napisaniu sprawdzianu, albo po na przykład jakiejś czynności, która była dla Ciebie wyjątkowo stresująca. Zastanów się, im więcej będziesz wiedzieć na ten temat, tym łatwiej będzie Tobie zredukować to, czy poradzić sobie w ogóle, żeby zauważyć to, że to robisz, to już jest dosyć duży sukces. Po drugie, zrób barierę fizyczną. I tutaj na przykład możesz użyć albo plastrów na palce, albo bandaży, albo rękawiczki. Po prostu postaraj się stworzyć taką barierę, aby nie móc wykonywać tych czynności.
Po trzecie, miej w pobliżu zabawki do rąk. No i to szczególnie dla osób, które robią to w takich sytuacjach nieświadomych, czyli właśnie czytając książki, czy tam oglądając filmów, nieważne, to żeby mieć po prostu coś, czym można się zająć, czy można zająć ręce, ponieważ zawsze wtedy, kiedy one nie są zajęte, być może wtedy te czynności mogą pojawiać się częściej. No i ostatnia wskazówka, która moim zdaniem była dosyć wątpliwa, ja te wskazówki zaczerpnęłam ze źródła, to utrzymuj czystość. Czyli jeśli już musisz to robić, czyli kiedy musisz obgryzać paznokcie lub skubać sobie skórę, staraj się, żeby mieć czyste ręce, żeby narzędzia, którymi to robisz, były czyste, żeby chociaż ograniczyć po prostu tą możliwość zakażenia. No i to myślę, że jest dosyć wątpliwe, ale w takiej kwestii ograniczania szkód jest to na pewno coś, co po prostu może pomóc. Ale tak, no to są tylko takie, wiecie, bardzo proste i takie nawykowe działania. Jeśli jest jakiś większy problem właśnie z tą redukcją stresu, czy napięcia, czy lęku, to naprawdę warto udać się do specjalisty. Być może on w jakiś lepszy sposób nauczy Was radzić sobie i pomoże to w ogóle tak ogólnie w Waszym poczuciu dobrostanu. Doktor Pimple Popper. Kiedy zaczęłam myśleć o tym, żeby stworzyć ten odcinek, do głowy przyszedł mi kanał na YouTubie pewien, Dr. Pimple Poppers. Ale jest też ich trochę więcej, to jest taki chyba najbardziej popularny, a przynajmniej najbardziej mi znany. Czyli kanał lekarki, która po prostu zajmuje się wyciskaniem pryszczy. W sposób taki bardziej medyczny i jakby, no wiecie, taki no jednak bardziej czysty. Wydaje mi się, że to jest dość fascynujący temat i może nie właśnie sam temat jej kanału, ale to, że ludzie naprawdę w bardzo dużych ilościach oglądają ten kanał, oglądają te filmy. Pimple Popper dostała swój program w telewizji. No jest to ciekawe i faktycznie zaczęłam szukać w internecie, czy są jakieś analizy naukowe na temat tego tematu. No i faktycznie kilka badań znalazłam. Między innymi badanie, które postawiło sobie za cel sprawdzić, co motywuje ludzi do oglądania tego. No i tam powstała pewna analiza komentarzy, przyporządkowano do różnych sekcji. No i autorzy sugerują, że jest to uczucie takiego obrzydzenia, a obrzydzenie powoduje w nas z jednej strony takie odrzucenie, niechęć, ale z drugiej strony pewne zaciekawienie i poczucie satysfakcji. No i właśnie, tutaj to poczucie satysfakcji jest dosyć istotne, bo większość komentarzy dotyczy właśnie tego, że oglądanie tych filmów jest satysfakcjonujące dla odbiorców, że sprawia im pewną przyjemność. Warto byłoby poeksplorować ten temat, bo tak jak no nie było zbyt dużo badań w tym obszarze, ale no jest to no dla mnie niezwykłe, niezwykłe. Mam swoje pewne teorie, być może związane z ewolucją, z tym, że chcemy się pozbyć jakiegoś takiego brudu z nas i tak to, nie wiem, w nas, nam się to podoba, że to jest takie wyzbycie się nieczystości, no ale jakby to są tylko takie moje prywatne filozofie na ten temat. Okej, myślę, że to wszystko w tym temacie. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was pomocny, że opowiedział Wam o czymś nowym i być może będzie przydatny dla Was lub dla kogoś z Waszego otoczenia, no ponieważ ten temat nie jest tak popularny, jak być powinien, czyli jak wiele osób doświadcza tego typu problemów. Podlinkuję Wam również kilka takich wypowiedzi na TEDzie osób, które tego doświadczały. Też podczas tego odcinka mogliście zobaczyć kilka fotografii czy kilka obrazów właśnie związanych z doświadczaniem dermatillomanii czy patologicznego skubania skóry, ponieważ jest to naprawdę taki obszar, który bardzo związany jest z emocjami. Jest bardzo trudny dla wielu osób. No więc co? Jeśli ten film Wam się podobał, to bardzo Was proszę o albo udostępnienie, albo lajki, komentarze, no i subskrypcje. Ale subskrypcje, pamiętajcie o dzwoneczku, bo to też jest ważne. Ostatnio ten algorytm YouTube'a tak nas chyba nie do końca poleca, co powoduje nasz ogromny smutek. Ale bądźcie z nami. Też miałam taki pomysł, żeby w ogóle zaprosić gościa w tym obszarze, takiego eksperta, ekspertkę. Jest właśnie psycholożką, która zajmuje się psychodermatologią i takim badaniem,
czy opieką nad osobami doświadczającymi takiego typu dermatos, chorób naszej skóry. No cóż, trzymajcie się. Pa, pa.